Dzień dobry, cześć i czołem, witam was w kolejnym odcinku z kariery Malagice w Bernarda Schustera. Dziś zagramy sobie pierwszy mecz w tym odcinku Euroligi przeciwko Katanie i naprawdę padnie w tym meczu naprawdę bardzo dużo bramek, aż musiałem sobie zapisać kto, gdzie, jak i kiedy i o której minucie. Tak więc tutaj Bergessio, 8 minuta i mamy już 1-0, ładnie tutaj wykończył wrzutkę przez swojego kolegę. Spójrzcie jeszcze raz, Kamenie był bez szans, piłka gdzieś jeszcze przy słupku tutaj wylądowała, tak więc no niestety. I po raz kolejny Morales, 28 minuta, nie dał szans dogonić siebie przez obrońców Katani i mamy już 1-1, ładny strzał sprzed pola karnego, naprawdę brawo. Kolejna bramka, Bergessio po raz kolejny, 37 minuta, jest 2-1. No, nie sztuką jest strzelić gola na pustą bramkę. Trudno się mówi. Okej, teraz 45 minuta, doskonała wrzutka od Foxa i Pawłowski. Myślałem, że ten gol nie wejdzie, ale mamy bramkę do szatni, jest 2-2. Dobrze, że Bartka Pawłowskiego wpuściłem, tak więc naprawdę super, że strzelił bramkę w Eurolidze. No i tak, dobiega koniec pierwszej połowy, no i po raz kolejny z główki, tym razem Leto, 62 minuta, jest już 3-2, no Kameni coś dzisiaj kapituluje, raz za razem, mówi się trudno, i Bergessio, 69 minuta, ja nie wiem jak on to robi, chyba będę musiał złożyć ofertę Katani, by tego zawodnika im wykupić, bo naprawdę jest strasznie bramkostrzelny. Po raz kolejny, no tutaj Kameni był bardzo zaskoczony tym strzałem. No i taka naprawdę bramka dziwna, Samuel Garcia, 85 minuta, 4-3. No brawo, myślałem, że nie będzie tej bramki, tutaj fajnie przelobował bramkarza. I tak się kończy to spotkanie, 4-3, tak więc niestety Malaga drugie spotkanie w Eurolidze przegrywa. Tutaj oczywiście jakieś informacje z biura, będą pewne zmiany w składzie. No i kolejny mecz będzie z Celtą Vigo. No tutaj jak możecie zobaczyć, no chcę sobie zmienić tych nieświeżych zawodników na tych, którzy są w pełni sił, by tutaj pokazali mi na co ich stać, a wiem, że naprawdę dużo zawodników już było przeze mnie przetestowanych i tutaj Duda naprawdę bardzo szybki wyczekał do ostatniej chwili. Tutaj przypomina mi się akcja Andersona, kiedy strzelał przeciwko Realowi Madryt, także wyczekał do ostatniej chwili. No i bramkarz Celty Vigo był bez szans, mamy 1-0. Tutaj będzie kolejna bramka, myślałem, że wiecie, strzeliłem sobie, a mówię, a niech Tisone strzeli, pewnie gdzieś pójdzie ponad bramkę albo w poprzeczkę walnie, ale patrzę, 39 minuta i mamy już 2-0, naprawdę bardzo fajna bramka strzelona przez Tisone i Antoine zasługuje na to, by być w podstawowej 11 na każdy mecz, jest naprawdę bardzo szybkim zawodnikiem, ja nie wiem, czy on jest środkowym obrońcą, 69 minuta i Portillo z daleka pakuje bramkę w 75 minucie, tak więc mamy już 4-0, naprawdę bardzo ładna bramka Portillo, nic dodać, nic ująć. Spójrzcie jeszcze raz, tak lekko spadała bramkarz, był bez szans. No i niestety karny, łysy nie obronił Caballero. I 79 minuta, Nolito strzela bramkę na 4-1, ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ 3 punkty lądują w Maladze. Tutaj informacje od zawodników, że dziękują trenerowi. No i kolejne spotkanie będzie ze Spaniolem. Oczywiście teraz trzeba ustawić sobie zawodników, tych bardziej świeżych, tych bardziej nieświeżych, jak Mackiewicz. Myślałem, że kogoś innego mam niż Mackiewicz, no ale no niestety jeden z zamienników Mackiewicza teraz musi sobie odpocząć. No i teraz kolejny mecz z Espaniolem i Anderson po raz kolejny wyczekał i 24 minuta, naprawdę bardzo ładnie strzelił bramkę, jest naprawdę bardzo szybkim zawodnikiem, bramkarz był bez szans po prostu. No i myślałem, że to już będzie koniec tego spotkania, rzut rożny, tutaj Abraham kiwa i no niestety pod pachą Kameniego piłka ląduje w siatce. Spójrzcie jakiego farta miał, jeszcze jakoś spróbował wepchnąć tą piłkę, no mówi się trudno, tak więc jeden punkt do Malagi, dzielimy się z Espaniolem punktami. Tak więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki wam bardzo, trzymajcie się, pamiętajcie o karierze Roberta Lewandowskiego, tak więc trzymajcie się i cześć!